Dzień dobry. Ludzie od dawna kolekcjonowali pewne rzeczy. Mogły to być obrazy, fajki, pióra wieczne, znaczki. Ja bardzo serdecznie zapraszam na kilkuminutową wyprawę w głąb mojej kolekcji. Około 40 zegarków kieszonkowych. Serdecznie zapraszam. Ktoś mnie kiedyś zapytał, a po co kolekcjonujesz te zegarki jako lokata kapitału? Nic bardziej mylnego dla poety czy kogoś z poetycką naturą. Czynniki materialne są na zupełnie przeciwległym biegunie. Liczy się prawda i sprawiedliwość. W tym przypadku obcowanie z pięknem, subtelnością, delikatnością, zachwyt nad mechanizmem, jednocześnie mimo tej delikatności trwałość, wiele z tych zegarków ma ponad 100 lat, zatem zachwyt nad ich produkcją, nad ich różnorodnością, wielkości, cyfr, znaczników, kształtów, wskazówek, rozmiarów i firm, które to je wyprodukowały. Dalej, filozoficzny i metafizyczny czynnik zastanawiania się nad upływem czasu, pewne refleksje nad życiem ludzkim, dalej holia i sentyment wspominań czasów dziecięcych, bo dziadek właśnie posiadał jeden z takich zegarków. No i rozbudzanie pasji historycznej, poznawania ośrodków, głównych ośrodków produkcji zegarków w Szwajcarii, takie miasta jak Le Locle, Tavannes, Langendorf, Gruen, Besançon we Francji, Glashütte czy inne w Niemczech. Więc to wszystko razem składa się na niezwykłą fascynację zegarkami. A proszę posłuchać, jak tykają. Przywilej posiadania zegarka mieli kiedyś królowie i dwory królewskie, magnaci, później szlachta, i aż w końcu zeszły do zwykłych obywateli i pierwszymi, którzy szczycili się posiadaniem zegarków na przełomie XIX-XX wieku, byli kolejarze. Trzeba było przecież te pociągi w jakiś punktualny sposób odprawiać. Zatem mój dziadek, pradziadek w zasadzie, mój pradziadek był kolejarzem i jeden z tego typu zegarków, które teraz pokazuję, przekazał mojemu dziadkowi. Ja miałem 5, 6, 7 lat, kiedy obserwowałem tego typu cebulę nakręcaną codziennie. O ile się nie mylę, to była syma dziadkowa i stąd też ten sentyment przywoływania dzieciństwa dziadka gdzieś jest również u podstaw. Te wszystkie zatem starego typu, określane przeze mnie, takie właśnie jak dziadki. Mam i Longines, Zenit, Omega. Widzimy Doxa, Cortebert, Romer, Arcadia. Tak, zwykle mówi się o szwajcarskich zegarkach. Natomiast mało osób wie, że Szwajcarzy w drugiej połowie XIX wieku wyjeżdżali specjalnie do Ameryki, żeby podglądać produkcję, linie produkcyjne zegarków amerykańskich, doskonałych, w takich firmach jak Waltham, z tym to bym mógł w ogóle w westernie jakimś wystąpić, Waltham, Hamilton, Elgin, którego tutaj mam trzy różne modele, znakomite zegarki, trwałe, na dobrym chodzie, sprasowanym w kopertę złotem. No oczywiście niewielkie ilości, ale one są często pozłacane. Często mają nawet więcej niż 17 kamieni, więc to oznacza ich bardzo dobrą jakość. Zegarki mogą różnić się rozmiarami, wielkością. Ciekawą grupę stanowią właśnie te, jakby zaśpiewał Chuck Berry,
Sweet 16. Takie nastolatki. To jest rozmiar 12, mniej więcej 41 cm, a więc nieduże. I ta Sylwana, bardzo delikatna, subtelna. Lord Elgin, którego ze Stanów sprowadziłem. I Benrus, firma może mniej znana. Kennedy nosił takiego złotego Benrusa, dostał od firmy. I znakomita Doxa, którą od pana Daniela z Londynu kupiłem. Jeśli ogląda, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Gruen, to sam. To są subtelne Sweet 16 Marys. Nieduże, może tak powiedzieć, unisex. I już nie takie stare jak te typu dziadek. To już są takie trochę typu kuzynka. Bardzo silna gałąź produkcji zegarków znajdowała się też we Francji. Firmy Leap, Zenit. Wprawdzie to były szwajcarskie, potem przyniosły swoje produkcje, ale Besançon we Francji było miasteczkiem znanym z produkcji bardzo dobrych zegarków. Jeszcze inną grupę, którą darzę szczególną sympatią, stanowią zegarki, które mają tarcze bicolor. To są nowocześniejsze, to są późniejsze. Na pewno mają powyżej około 60 lat. Już nie 100, ale są w znakomitym stanie i bardzo mnie cieszą. Alpina, Tissot, z granatowymi wskazówkami i dwukolorową tarczą w idealnym stanie, na bardzo dobrym chodzie, czy ten Junghans podobnie. Zaliczam też do tego nowoczesnego rewu ekskluzywnego już. No, królem nad królami to jest ta Eterna, czy właściwie królową. Potężny, wielki, to właściwie jest chronometr. Doskonale chodzi i widzę, że był noszony, ale wszystkie są pielęgnowane. Dla mnie to posiadanie tych tylu zegarków to jakbym miał sforę psów, które trzeba codziennie nakarmić, wyprowadzić. Mam na myśli oczywiście nakręcenie ich, wypolerowanie. Jeden z lepszych też, czy może Movado, czy może nawet najwartościowszy Movado. Świetny zegarek. Jeden z ostatnich nabytków. Jest też popularny, bardzo zwykły, można powiedzieć, Kinzel niemiecki. To jak czołg, to chodzi jak po prostu jak machina 60-letnia, ale Kinzel firma robiła w Luftwaffe w czasie II wojny światowej do samolotów, a potem Rolls-Royce wybrał firmę Kinzel do wkładania zegarów w tablicę tych znakomitych limuzyn, także to nie jest byle jaka firma, chociaż same zegarki to jest, można powiedzieć, taki plebs, ale też wszystkie to są dla mnie duży sentyment. Tak, mówiłem o refleksyjności w związku z tymi zegarkami. To Lanko kupiłem pewnego doktora z Barcelony. Można się zastanawiać, czy miał go na ręce, kiedy operował, albo kiedy odchodził jeden z jego pacjentów, czy któraś z tych godzin była czyjąś ostatnią. Ta syma jest z Montevideo, z Urugwaju. Też można się zastanawiać, czy może to jakiś potomek konkwistadorów, którzy wiele wieków temu ktoś tam zawołał górę widzę, Montevideo, i tak powstała osada, a potem stolica Urugwaju. Ten przepiękny Meris jest z Argentyny, z kolei z Buenos Aires. Więc to wszystko razem, dźwięk, piękno, czas, melancholia, sentyment, to wszystko składa się na kolekcjonowanie tych wspaniałych tutaj zegarków. Takie kolekcjonowanie wymaga również zastanowienia się, w jaki najkorzystniejszy sposób
zaprezentować te zegarki, zatem zdobyć statywy, uchwyty czy inne przedmioty prezentujące ich urok. I jeszcze bonus, jeżeli te najstarsze określałem w typie dziadek, jeżeli te dwukolorowe zegarki określałem wujek, a te dwunastki jako Sweet 16, może kuzyn, kuzynka, to te są ciotki. Pięć zegarków, które spełniały rolę budzików, stały na szafkach przy łóżku, można było je zabrać w podróż. Europa Dugena. Dugena to też była szwajcarska firma, potem Niemcy mieli swoje odgałęzienie. Europa, no i tą czarną tarczą znowu Kinzel. Bardzo ciekawe. Posłuchajmy, jak wszystkie cykają. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś komentarze, zostawcie swoje refleksje. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia.